Jesteśmy dzisiaj w Michałowie u pana Krzysztofa Wiatrowskiego, pszczelarza. Będziemy wam chcieli dzisiaj przeczytać książeczkę o pszczołach, ale zanim przeczytamy cokolwiek, chcielibyśmy porozmawiać z takim wspaniałym gościem. My właściwie gościmy u pana Krzysztofa, ale wy też za sprawą tego nagrania będziecie gościć u pszczelarza. Co jest najwspanialszego w byciu pszczelarzem? Czy to jest pasja, czy to jest praca, panie Krzysztofie? To jest pasja połączona z pracą. Praca jest to dość ciekawa praca. Trzeba na to poświęcić dużo czasu. Naprawdę nie każdy, mówię tak, nie każdy może mieć pszczoły, bo nie każdy jest uczulony, ludzie są uczulone. Ale niestety można to polubić. Pszczoły są naprawdę pożyteczne. Spędzają, zapylają dużo roślin miododajnych, sadowniczych. Także musimy się nauczyć żyć, sadownicy i rolnicy, z tymi, żeby nie przeszkadzać sobie nawzajem, pryskać. Bo wiadomo, że jeśli pszczoły wyginą, za 5 lat nas nie będzie. O, ponoć w ogóle ludzkość zginie, tak powiedział Einstein. Giną pszczoły, tak, giną od oprysku, są rozmaite choroby, na które trzeba naprawdę pracować i naprawdę nie nadąża nawet medycyna za to. Czy ma pan coś fajnego w ręku? To jest taka ramka. Może pan opowiedzieć o tym? No i jeszcze jakaś szczoteczka. Do czego to służy? Szczoteczka służy do zmiatania pszczół z ramki. Jak niepotrzebne, jak bierze się miód, to się zmiata pszczoły, umiata się z ramki, strząsa się, umiata się. A tu jest z wosku pszczelego wyprodukowany plaster węzy. Mhm. Ich poddaje się i tu odbudowują pospolite komórki i tu pszczoła. Składa jajka, składa pyłek, miód, nektar. Wszystko to po kolei. Widzimy, ja troszeczkę się boję, bo no pszczoły pracują tutaj i ja wiem, że użyłam perfum i boję się, czy mnie nie pokąszą. Jak to jest? Nie bardzo, nie. Teraz pszczoły są dość bardzo spokojne. Pszczoły niech bardzo chcą kąsać jedynie. Jeśli ktoś tam im bardzo przeszkadza, są w nastroju rojowym, coś tam złe rodziny. Teraz jest ciągła wymiana matek, także pszczoły są na dobrym poziomie. Mamy tutaj taką książeczkę, mam przyjaciela pszczelarza, no i widzimy, że Karol umieszcza ramkę z miodem w wirówce. Czy pan też tak robi? Tak, tak, to samo. A co to jest ta wirówka? To się pierze? To się nie pierze, tylko odwirowuje się miód. Odwirowuje się od sklepia, pójdziemy tam później, możecie zrobić zdjęcie, opowiem wam, wirówka, odsklepiarka już automatyczna jest do tego. No i tutaj także, patrzymy tak. że ten miód, jak się odwiruje, to on wpływa tutaj. Wpływa tu, zostaje cedzony, przez sita idzie, bo to jest miód jeszcze nie jest czysty, z odsklepinami wosku trafia się, może utopiona być pszczoła gdzieś. No niestety, w miodzie jeszcze jest kawałek drewna, może się z ramki znaleźć. No widzimy tutaj także naszego bohatera książeczki, pana Karola, który jest bardzo dumny ze swoich osiągów i widzimy, pewnie pan też ma specjalne słoiki ze swoim logo. Tak, ze swoim tego, tak, naklejkami. Ale pasieka nie nazywa się rząd lewo, tylko pasieka nazywa się Krzysztof Wiatrowski. Tak. Ale czy też trzeba tutaj coś naprawiać? Bo widzimy tutaj, że bohater naszej książki ma taki warsztat. Tak, bo sobie robi wszystko. Tu ramki robi, przykładowo piłka, dłuto. Wszystko mu jest potrzebne i madło do wtopiania węzy. Ten drucik trzeba wciągnąć, skleić tę ramkę. Także potrzebny jest i warsztat. Tu jest rój piękny. No właśnie, ale co tu się stało, panie Krzysztofie? To jest za dużo pszczół w jednym ulu. Nie? Mhm. To jest naturalny podział. Rój to jest naturalny podział rodziny. Jest matecznik, zakładają za dużo, za ciasno w ulu, za dużo karmicielek jest, no i wychodzi jedna matka, wychodzi na gałąź. Jeśli pszczelarz to nie zbierze do koszyka, gdzieś pójdzie dalej, dojść do dziupli, gdzieś może zginąć i powstaje z tego nowa rodzina. To jest naturalny podział rodziny. Ale czy pan kupuje królowe? Tak, kupuję i częściowo sam produkuję. Aha. Także to znaczy, królową mogę wam pokazać za chwilę tu. Ojej, naprawdę. To chyba tylko zdjęcia zrobimy, bo już teraz nam się nie uda. To myślę, że czy pan miód sprzedaje na jakichś targach? Na targach, na jakichś okolicznościowych imprezach. Mhm. Także, to może teraz dowiemy się, dlaczego te pszczoły chodzą w porteczkach. Najpierw przeczytamy fragment książki, a potem pan jeszcze coś nam tutaj o tym opowie. Pszczoły zbierają pyłek we wspaniale urządzone koszyczki tylnych nóg. Pyłek kwiatowy jest lekki. Wiatr mógłby je zdmuchnąć z koszyczka,
ale koszyczek jest obrośnięty cienkimi włoskami. Zresztą pszczoła zbija pyłek w twarde kulki, które zawsze są trochę lepkie. Trzymają się silnie cienkich włosków koszyczka. Pszczoły są bardzo systematyczne i dokładne. Zbierają pyłek z wierzby. Zbierają go tak długo, dopóki wierzba nie przekwitnie. Inne owady nie są tak wytrwałe. To też nie zdarza się prawie, aby na nogach tej samej pszczoły jedna kulka była biała, a druga czerwona. Aby jedna była żółta, a druga pomarańczowa. Obie kulki mają taką samą barwę. Obie są szare, zielone lub niebieskie. Można by pomyśleć, że pszczoły to takie strojnisie, które chcą mieć zawsze jednakie nogawki. I tę prawą, i tę lewą. Tymczasem są one tylko bardzo wytrwałe i dokładne w każdej pracy. Panie Krzysztofie, chciałam zapytać właśnie o te smaki miodu pszczelego, bo tutaj właśnie te porteczki to takie miejsca, gdzie pszczoły znoszą pyłek, tak? Tak, znoszą pyłek do uli, składają go w odpowiednim miejscu i to są smaki pyłkowe. I wtedy powstaje miód. Powstaje miód no, wielokwiatowy, przeważnie malinowy. Jest zapach maliny, może być intensywny jest zapach gryki, no spać nie ma zapachu, no ze spać pyłku nie ma akurat, bo to jest spać, wydzieli nam mszycy niestety, którą pszczoły przerabiają na miód. I to jest widać jak pięknie w tych koszyczkach, nawet widać jak noszą pyłek sobie, wchodzą do ula i idzie pszczoła, bo to widać jak jest przyjście blisko, to widać jak ona przyjdzie. Dla Państwa poświęcała się bibliotekarka Mariola i bibliotekarka Krystyna. A gościliśmy w Pasiece pana Krzysztofa Wiatrowskiego. Dziękujemy serdecznie.